Inwestycja powoli zbliża się do końca. Jesteśmy w tej chwili na odcinku drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. Cała inwestycja ma zostać zakończona zgodnie z umową wiosną przyszłego roku, natomiast niewykluczone, że wykonawca będzie w stanie oddać to do użytku nawet jeszcze w tym roku. Całe zadanie składa się z dwóch fragmentów, to znaczy fragmentu drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód i to jest 7 km, 7,2 km drogi ekspresowej dwujezdniowej z nawierzchnią z betonu cementowego. Także w ramach tego zadania realizujemy przebudowę, przełożenie tak zwane drogi krajowej nr 63 na odcinku prawie 9 km i jest to droga jednojezdniowa z nawierzchnią bitumiczną. Zgodnie z harmonogramem pracę mam zakończyć i oddać do użytkowania 16 marca przyszłego roku. Na tym etapie wszystko przebiega zgodnie z planem, nie mamy żadnych opóźnień. Droga tutaj S61 jest w konstrukcji z betonu cementowego. Z kolei droga DK63 to jest beton asfaltowy. Nawierzchnia z betonu cementowego swoją żywotnością jest tak jakby dłuższa niż nawierzchnia z betonu asfaltowego.